Dzisiejszy dzień zapowiada się na słoneczny i bezdeszczowy. Aleksander Chutkowski, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Słońce zdominuje niegroźne chmury i w całej Polsce powinno być sucho. Od Pomorza Zachodniego przez ziemię lubuską, zachodnią część Wielkopolski, aż po Dolny Śląsk będzie gorąco, 29-31 stopni. Na krańcach północno-wschodnich temperatura osiągnie 22-25. W pozostałej części kraju gorąco. Południowy wiatr zawieje słabo, okresami umiarkowanie, a ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać. W Warszawie pod koniec dnia wyniesie 1014 hektopaskali. Jutro chwilami chmury zakryją słońce. Lokalny przelotny deszcz nie jest wykluczony na obszarze od Małopolski i Mazowsza aż po Lubelszczyznę oraz na południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze będzie gorąco, 24-28 stopni i tylko na północy temperatura będzie nieco niższa, 21-23. Pogoda będzie wpływać na wzrost stężenia alergenów środowiskowych w powietrzu. Teraz pyli pokrzywa, bylica, również trawy, ale te w niewielkim stopniu. To wszystko na teraz. Życzę Państwu miłego dnia. Do zobaczenia po godzinie 10.